Jaskinia życzeń. Złap mnie, jeśli potrafisz, Trun. Jestem tuż za tobą, tęczowy królu. Prędkość limonkowo-zielona. Jesteś szybka. A co powiesz na prędkość tęczy? Prędkość super fury, kłębuszko. Szybciej, szybciej. Uważaj na drzewa. Ujeżdżanie chmur na złoty medal. Tru wykonała większość roboty. Dopingowałem ją po mistrzowsku. Prawdę mówię? Prawda? Prawda? Ależ oczywiście, Bazyli. Nie zabawię długo w jaskini życzeń. Wrócę na czas na nasz pyszny piknik. A my zajmiemy się przygotowaniami. Powodzenia w poszukiwaniu życzeń, tęczowy król. Pa, pa! A jeżeli szukasz drzewa życzeń wspaniałych jak ja, wyruszaj w dal. Patrz na te smakołyki! Wygibaski, ciągolatki, papapryczki, mniambabeczki, niuliziomki, kwasikąski, bomblomus i... Tak, spakowałam nawet twoje ulubione rybne znikersy. Rybne znikersy! Dzięki, Tru. Przytulano ty, ja i one. To są łzy szczęścia. Bazyli. Och, witaj, Rocky! Lecę po życzenia. Życz mi szczęścia! A, jestem prawdziwym szczęściarzem. Tu jest mnóstwo życzeń. Kto jest już gotowy, by ze mną pójść do drzewa życzeń? A, cóż, nic straconego. Wpadnę do ciebie przy kolejnej wizycie. Patrzcie tu, co zapełnia energii. Jesteś już gotowy, by ze mną pójść. Wspaniale! Co tam się dzieje? Te rośliny usychają. Natychmiast potrzebują wody. Ale nie widzę tu żadnego źródła. Muszę szybko znaleźć dla nich wodę. Jest! Idealnie! Kropel raz... Dwa, trzy... O, rybne znikersy, znikersiki! Jak żeby bez was wyglądały pikniki? Nie wyglądałyby. I koniec. Co? Yeti? Chyba ma na nie ochotę. Wiesz, ochotę to możesz mieć. Będę bronił tego piknika wszystkimi dziewięcioma życiami. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, nie martw się, Bazyli. Król powinien za chwileczkę tu wrócić. Za minutkę. 100 kropel i 77. Musi na razie wystarczyć. Otwieramy. Jeszcze? O rany, to straszne. Sam nigdy nie zdołam zebrać odpowiednio dużo wody. Muszę poprosić o pomoc, Tru. Tru, potrzebuję twojej pomocy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tru, potrzebuję waszej... Tęczowy królu, co się stało? Potrzebuję... Co znaczy k? Nigdy nie słyszałem o żadnym k. Wcześniej. Są jakieś dziwne zakłócenia na linii. Nie kłóć się z linią, proszę! Muszę szybko znaleźć wodę olbrzymich roślin. Nigdy stąd nie wyjdę. Pomocy! Właśnie, pomóż nam cię zrozumieć. O, źle to wygląda. Zdaje się, że król ma poważne kłopoty. Musimy przyjrzeć się temu z bliska. Tak, ale chwila, znaczy chcesz tam iść? Do środka? Wiesz, że nie jestem wielkim fanem jaskiń, Tru. Czy to dlatego, że jest tu trochę ciemno? Trochę to mało powiedziane. Mam cię! Wow, dzięki, Tru. Nie damy rady sami tego zrobić. Potrzebujemy kilku życzeń. Zgadzam się! 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 Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko. Możesz zabrać nas do drzewa życzeń? A więc w drogę!
Witajcie, Trójbazylii. Cześć, Zi. Czyżbyś badał życzenia? Zgadza się. Od kilku godzin siedzę tu i sprawdzam, który jest cichsze. Życzę ci, czy cicho życz? I które jest? Nie jestem pewien. Nie słyszałem nic a nic. W czym mogę wam pomóc? Mieliśmy urządzić dziś z tęczowym królem piknik po tym, jak wróci z jaskini życzeń, ale jeszcze nie wrócił. On ma tam jakieś kłopoty, a tam jest ciemno i straszno. Kłopoty? Tęczowy król? Usiądźmy na chwilę. Rozwiążemy ten problem na pewno. Jakie to król ma kłopoty? Rozmawialiśmy z nim przez twarzokulkę. Ale ciągle mu coś przeszkadza. Zrozumieliśmy tylko, że potrzebuje znaleźć wodę. Potem powiedział coś o olbrzymich roślinach. Olbrzymie rośliny! A potem powiedział, że bez nas nie wyjdzie stamtąd! Ciężka sprawa! Musimy tam iść i... True, pójdziecie go uratować, prawda? Tak, ale ciężko będzie do niego dotrzeć. W jaskini jest pełno jam. Potrzebujemy odpowiedniego życzenia, żeby przejść nad nimi. Zdecydowanie. Jaskinie mogą być bardzo trudne do przejścia. Do tego jest tam dość ciemno. Potrzebujemy jakiegoś życzenia, które oświetli nam drogę. Wspominaliście też, że król mówił coś o szukaniu wody i olbrzymich roślinach. Nie może znaleźć wody, to znaczy, że jaskinia jest wyschnięta, więc przyda nam się też pomoc w znalezieniu wody. Więc należą wam się trzy życzenia. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Wow! Świetny wybór życzeń, True! Zobaczmy, co nam o nich powie życzopedia. Wasze pierwsze życzenie... A, jest tutaj! Nazywa się Edłużek. To rozciągliwe życzenie, po którym można chodzić. Może się też okazać dość sprężyste, więc bądźcie ostrożni. Uwielbiam sprężyste rzeczy. Nigdy nie wiesz, kiedy przyda ci się podskok. A wasze świetliste życzenie to genio. Może wytworzyć super jasne światło albo super słabe. Niestety to życzenie czasem bywa lękotem. Lękotem? To chyba mój krewny. I ostatnie życzenie. Macuś. Jest bardzo zachłanny, a jego macki są bardzo sprawne. Może dosięgnąć nimi do trudno dostępnych miejsc. Nie wiem, jak Macuś ma mi pomóc znaleźć wodę w jaskini. Ale na pewno coś wymyślę. Będziemy pomóc tęczowemu królowi. Dziękuję ci, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Okej, lecimy, Zi. Dziękujemy za pomoc. Zaczekajcie, ja też chcę mu pomóc. Chcesz opuścić drzewo życzeń? Tak, król potrzebuje też mojej pomocy. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. Ale przede wszystkim to nasz przyjaciel. Życzenia mogą zostać same bez opieki? Poradzą sobie. Wrócę niebawem, życzenia! Zatem lećmy pomóc królowi. Lepiej nie patrzeć w dół. Interesujące. Dziękuję, kłębuszko. Zi? Jak myślisz, ile jest w tej jaskini głębokich, ciemnych jam? Setki. Setki? Tysiące. Tysiące? Miliony? To chyba całkiem sporo. Trochę się denerwuję. Bazylii, nie musimy wszyscy wchodzić do jaskini. Naprawdę? Nie.
Potrzebujemy kogoś, kto zostanie tutaj. Ja! I przypilnuje kosza ze smakołykami. Mogę ochronić swoje Snickersy przed... tym Yeti. Sio, Yeti, sio! Powodzenia, Bazyli. Jesteś gotowy do drogi? Całym sobą. Ostrożnie. Wow. To tutaj Bazyli nieomal wpadł. Dzięki, Tru. Spójrz! Ale dół! Sprawdźmy go! Wow! Fascynujące! Świecące kryształy! Gdzie jesteś? Tęczowy królu! Ej, Tru! Spójrz! Wielu z ich? Jeden z ich! Wielu z ich? Jeden z ich! Wiele Tru! Jedna Tru! Wiele Tru! W drogę z ich! To się nazywa głęboka przepaść. Znam idealne życzenie, które nam pomoże ją przejść. Zi, Zasu, chodź na tu! Do dzieła, Edłuszku! Życzenie działa już! Edłuszku, pomożesz nam przejść na drugą stronę przepaści? Ha-ja! Niezły cel! Trzeba go wypróbować! Fajnie sprężysty! I solidny! W drogę! Zi, spójrz! Hej! To Rocky! Utknął tam! Trzeba mu pomóc! Nigdy nie uda ci się przejść przez pułapkę Bazylego! Widzisz? Słyszałem cię! Teraz sprawdzę, czy moje rybne Snickersy są nadal świeże. Aha! Kto idzie? Yeti? Wiem, że to ty! Niezły traf. Ej, słuchaj, widziałeś może... Nie! Ochranianie smakołyków jest trudniejsze niż przypuszczałem. Ale warto dla każdego Snickersa. Bardzo trudne. Ciężka robota. Trzymaj się, Rocky! Tru, co możemy zrobić, by mu pomóc? Chyba wymyśliłam. Przeskoczymy na drugą stronę i niech Rocky zrobi to samo. Skaczmy na drugą stronę. To działa! Skacz za mną! Okej, Rocky. Teraz twoja kolej. Nie bój się. Poradzisz sobie. Świetny skok. Świetna robota, Edłuszku. Pora wrócić do plecaka. Zdaje się, że nam dziękuję. O, nie ma za co, Rocky. Zobaczymy się potem. Idziemy pomóc królowi. Światła, Tru. Zmienimy to. Mam na to radę. Zi, Zazu, chodź na tu! Do dzieła, Genio! Życzenie działa już! Witaj, Genio. Jesteś gotowy zmienić się dla nas w ogień? O, nie wstydź się. Będę cię trzymała. Co to był za dźwięk? Nie.
Czekaj, wracaj tu! Genio, nie bój się! Wróć tu do nas! Rzeczopedia mówiła coś o tym, że Genio czasem bywa lękotem. Teraz chyba jest ten czas, mam rację? Absolutną. Zi, słyszałeś to? Genio, tu jesteś. Nie musisz się bać. Chodź do mnie. Nie mogę dosięgnąć. Zi, użyczysz mi swojej laski? Wskakuj. Przytulę cię, może poczujesz się lepiej. Idealny blask. Dziękujemy, Genio. Tobie też, Rocky. Gdyby nie ty, Genio nadal siedziałby w tej szczelinie. Co? Co? Jak? Że jak? Skąd? Jakim cudem ten wielki Yeti jest taki szybki? Jeden, dwa, trzy Yeti? To są te olbrzymie rośliny, o których mówił tęczowy król. To stąd do mnie dzwonił. Liściołapki jaskiniowe. Z reguły mają podziemne źródło wody, ale te prawie uschły. Tęczowy królu, słyszysz nas? Co ta super wysoka roślina ma w buzi? To berło króla! Ta roślina zjadła tęczowego króla! Oj. Zjadła tęczowego króla? To byłoby okropne! Ale spokojnie, Zi. Zwolnijmy na chwilę i pomyślmy. Musimy się jeszcze wiele nauczyć od tęczowego króla. Podziwiam go. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem o życzeniach. No i to nasz przyjaciel. Słoneczka, moje żółciutkie kochane. Udało wam się, przyjaciele? Bardzo za nim tęsknię. Czuję, jakby był tuż obok i mówił do mnie. On jest tuż obok ciebie, Zi. Dokładnie tu. Witamy z powrotem, wasza wysokość. Cieszę się, że jesteście. Potrzebuję każdej pary rąk. Te rośliny bardzo potrzebują wody. Nie możemy stąd wyjść, dopóki ich nie napoimy. Niestety, moim małym berłem nie udało mi się zebrać tej wody wystarczająco dużo. To wielkie biedaczysko było tak spragnione, że wypiło wodę prosto z dłoni. Dziękuję. Pomyślmy chwilkę. Jeśli woda kapie z sufitu jaskini, może na górze jest jej więcej. Macuś mógłby powiększyć tę dziurkę i mielibyśmy więcej wody. Woda zacznie padać z sufitu jak prawdziwy deszcz. Właśnie. Wiem, że jesteś zmęczona, ale muszę się dostać na górę. Mogę skorzystać z twoich liści? Dziękuję. Masz takie sprężyste liście. Pora sięgnąć po życzenie. Ziza, zu, chodź na tu! Do dzieła, macuś! Życzenie działa już! Cześć, łapmacki! Widzisz, skąd leci woda? Tam właśnie masz się udać. Ale chyba nie dosięgnę. Rocky, jak dobrze, że tu jesteś. Możesz skoczyć tutaj tak, jak zrobiłeś to wcześniej? Wow! Hej, właśnie coś wymyśliłam. Jeśli razem podskoczymy dość wysoko, umieścimy macusia na górze. Gotowi? Wow! Wow! Jest! Macuś, czy możesz powiększyć tę dziurkę, żeby więcej wody z niej kapało? Jeszcze bardziej. Musisz ją powiększyć jeszcze bardziej. Spróbuj jeszcze raz. Uda ci się, macusiu. Wierzę w ciebie. I co teraz? Jej, udało się. A teraz kręć się w kółko i wiruj i wodę rozchlapuj. Życzenie. Teraz wracaj do plecaka. Uch.
Krasusiu, napoiłeś te biedne rośliny. Ale jak mnie tutaj znaleźliście? Edłużek i Gienio pomagali nam przez większość drogi. Ale bez naszego przyjaciela Rokiego nie poradzilibyśmy sobie. Świetna robota, Roki. A teraz wracajmy na nasz piknik. Że jak? Rybne pyszności. Witaj, Bazyli. O, rany, tęczowy król, już jesteś? Tak jest. Ciągo latkę? O, moje ulubione. Myślałam, że chcesz powstrzymać go... przed zjedzeniem naszych smakołyków. Cześć. Zmieniłeś zdanie? Okazało się, że nie są takie straszne. Pomyślałem, że byłoby miło się z nimi podzielić. A poza tym wiem, jak to jest być głodnym. Nie gniewasz się, tęczowy królu? O, ależ skąd, Bazylku? Kiedy jesteś miły dla innych, inni są mili dla ciebie. Prawda, Tru? To najprawdziwsza prawda. Roki, chcesz rybnego Snickersa? To był tęczowo-kolorowo udany dzień. Tęczowy ratunek. Ojej! Wow! Wow! Cześć, mamo! Juhuhuhu! Dziś obchodzimy dzień niekończącej się tęczy! Chciałbym, żeby on naprawdę nie miał końca. Wyobrażasz sobie nieustający, tęczowy karnawał? To chyba chodzi o niekończącą się tęczę, Bazyli. A nie o dzień. Od czego by tu zacząć, Bi? Ja wiem! Od śniadania! Naleśniki, miam, miam. Wszystkie kolory się zgadzają! Tak, mamy tęczę, ale... Bazyli, spójrz! Zaczyna się! O, lety! To co teraz? Może tak, tęczowe spaghetti Yeti? A może tęczowy walec? Sugeruję odwiedziny na Wleczysławskiej Wystawie Wyjątkowych Wrażeń. Tęczowy król! Wesołego dnia niekończącej się tęczy, nasz panie! I wzajemnie, Tru i Bazyli. To co z tą Wleczysławną Wystawą Wrażeń? Wleczysławska Wystawa Wyjątkowych Wrażeń. Pełno w niej najwspanialszych skarbów z całego królestwa. Jak to zukulele? Dostałem je od mojej przyjaciółki Wleczysławy. Ty znasz Wleczysławę? Wielką podróżniczkę? Oczywiście znam. Przyjaźnimy się od wielu lat. Kochamy muzykę, więc ze wszystkich wojaży przywozi mi pamiątkowy instrument muzyczny. Przedstawisz nas sobie? Niestety nie. Rok temu Wleczysława wybrała się w podróż, by odnaleźć magiczny instrument na końcu niekończącej się tęczy. Nie ma jej już cały rok? Nic dziwnego, że zwą ją Wleczysławą. Tak sobie myślę, że to faktycznie strasznie długo. Nawet jak na Wleczysławę. Ona chyba mogła się zgubić. Zgubić? Musimy ją odnaleźć! Na jary jałowiec! To zbyt niebezpieczne, Tru. Każdy, kto wchodzi na niekończącą się tęczę, musi być przygotowany na wszystko i musi powrócić, zanim zapadnie zmierzch. Jeśli ktoś ma sprowadzić Wleczysławę z powrotem, to tylko my dwoje! Dobrze, ale ostrzegam, po zachodzie słońca nasza niekończąca się tęcza zniknie stąd na kolejny rok. Będziemy szybcy jak Kitty-Natty. Tak, Tru? Ale na początek potrzebujemy życzeń. O, kłębuszko! Dzięki, kłębuszko! Będziemy z powrotem na czas kolejnej przejażdżki!
Zabierz nas do drzewa życzeń! Dobrze, maluszki. Jeszcze raz. Muzyczne życzenia! True, Bazyli! Lubicie jazz? Posłuchajcie tego! Chcielibyśmy, ale bardzo nam się śpieszy. Tak, zamierzamy przejść się po niekończącej się tęczy. By znaleźć Wleczysławę. Wielką podróżniczkę? Czy to prawda, że nie wróciła z ostatniej podróży? Tak, pójdziemy po niekończącej się tęczy, by ją znaleźć. To oznacza, że musicie wrócić przed zachodem słońca, bo też utkniecie po drugiej stronie. Więc musimy się pośpieszyć, ale damy radę. Potrzebujemy tylko kilku życzeń. Oczywiście. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, może Wleczysława nie wróciła, bo wpadła w pułapkę i potrzebuje naszej pomocy. Musimy być gotowi dosłownie na wszystko. Tak, nie wiemy, co was czeka po drugiej stronie tęczy. My może nie wiemy, ale drzewo życzeń zawsze udziela nam dobrych życzeń. Moim zadaniem jest wymyślić, jak ich użyć. Zawsze ci się udaje, Tru. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Więc pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Głoszek! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Grzmatek! By marzenia spełniły się. Co za ekscytujący zestaw życzeń! Sprawdźmy, co życzopedia powie nam o ich mocach. To jest dmuszek. Dmuszek! Ten malec jest naprawdę silny. Dmuszek potrafi wziąć głęboki oddech i stworzyć potężny powiew. Bardzo chcecie zobaczyć w akcji, dmuszku! Kto następny? A tak, to jest grzmotek. Grzmotek! Jak wiesz, grzmotek to tupiące życzenie, które uwielbia tupać i miażdżyć. Fajnie cię znowu widzieć, grzmotku. Nie wiem, kiedy cię użyję, ale na pewno będziemy się wystrzałowo bawić. Grzmotek! I na koniec mamy koro-koro. Koro-koro. Bardzo rzadkie życzenie. Koro-koro ma świetną przyczepność. Może się poruszać po bardzo śliskich powierzchniach. Wspaniale! Cieszę się, że jesteś z nami, koro-koro. Koro-koro! Jesteście gotowi na wielką przygodę na niekończącej się tęczy? Grzmotek! Zuziza! Wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Wrócimy niedługo! Na to liczę! Dzięki, Kłębuszko! Wracaj na karnawał! Dalej pójdziemy pieszo! Tak, miło będzie trochę rozprostować kości, ale przejście niekończącej się tęczy nie będzie trwało wiecznie. Fruwaki? Musimy być bardzo wysoko. Wreszcie będziemy na końcu tej niekończącej się tęczy. Nie wierzę, że Wleczysława pokonała tę drogę całkiem sama. Ciekawe, co takiego chciała znaleźć. Ja bardzo chciałbym znaleźć największy bąblowy sok. Super mroźny z kostkami lodu i... Widły! Raczej słomka. Bardziej pasowałaby do soku, Tru. Nie, tam przed nami rozwidla się tęcza. Spójrz! A? Którą drogę wybrać? Zajmę się tym. Mój
mój ogonek zawsze wie, którędy pójść. Tędy! Dlaczego akurat tędy? Proste. Ta druga droga to schody. Dobry wybór, ogonku. W drogę! Cóż, od teraz na pewno będzie nam szło gładko jak po maśle. Tak, Tru? O-o. Co znaczy o-o? Ojej. To jak chodzenie po linie. Musimy tylko iść spokojnie i powoli. Trzymam cię, Tru? Uff, dzięki. To jest trudniejsze niż myślałam. Ha, nie dla pewnego Kitty-Natty. Patrz na mnie, dobrze? I rób to, co ja robię. I widzisz, bułka z masłem, tęcza z mleczkiem. Trzymaj się, Mi! O, mam cię! Uff. Wszystko gra, Bazyli? Teraz już tak. I nie sądzę, żebym sam się długo tu utrzymał. Oj! Wysoko! To może się udać, jeśli zrobimy to razem. Będę cię trzymać. A ty trzymaj mnie, okej? Okay? Ta, jasne, nie ma sprawy. Powoli. Spokojnie. Okej, okay, dalej. Okej. Okay. Właśnie tak, Tru. Tylko nie patrz w dół, bo tu jest tak wysoko, że zakręci ci się w głowie. Lepiej, żebyśmy stąd nie spadli, bo byłoby tak... O, nie patrz w dół. Koniec. Doszliśmy. Udało się. Udało się. Brawo, drużyno, nie? Dzięki, Bi. Bez ciebie by nie wyszło. I spójrz, szczyt tęczy jest tuż przed nami. Tak, poradzimy sobie z każdym szalonym zakrętem tęczy. I chyba zapeszyłem. Szybko! Pośpieszmy się, żeby przejść przed tą burzą. Przepraszam. Cześć. Zależy nam, żeby przejść na drugi koniec tej tęczy. Czy mogłabyś nas przepuścić? O, utknęłaś i deszcz utrudnia ci ruchy. Co teraz, Tru? Nie możemy po prostu przejść pomiędzy piorunami. Jeden zły ruch i... Nie, jeśli skorzystamy z pomocy życzeń. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Dmuszku! Życzenie działa już! Hej, Dmuszku! Widzisz tę wielką burzową chmurę? Utknęła na tęczy i trzeba jej pomóc. Przepchnijmy ją stąd twoim super silnym wiatrem! Okej, Dmuszku? Raz, dwa, trzy! Spójrz to! Łaskocze? Jeszcze raz, Dmuszku. Udało się! Dzięki, że nas nie trafiłaś. Dobra robota, Dmuszku. Wracaj na miejsce. Ojej. Bądź ostrożny, Bi. Chyba jest ślisko. Tu jest fajnie i w ogóle, ale jak mamy się zatrzymać? Więc wylądujemy awaryjnie. Rety. Udało się, Bi. To jest koniec tęczy. Wleczysława musi być gdzieś tu, na tej wyspie. Halo! Wleczysławo! Jesteś tutaj? Posłuchaj, słyszysz takie puk, puk, puk? Musisz mieć koci słuch, Tru. Ale tak, 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 to puk, puk, puk dochodzi gdzieś stamtąd. Bazyli, spójrz! Udało się! Wleczysława! Co? O,
Ojej, zgubiliście się? Nie, szukaliśmy cię. Jestem Tru, a to jest Bazyli. Tęczowy król to nasz przyjaciel. Boskie bongo! Przyjaciele tęczowego króla to moi przyjaciele. Tęczowy król, tak straszliwie za nim tęsknię. Nie widziałam go już calutki rok. Ja bym tyle bez Tru nie wytrzymał. Ale masz szczęście. Król kazał nam cię odnaleźć i zabrać do domu. Nie bądź niemądrą piszczałeczką. Nie zgubiłam się. Ja chciałam tu zostać. Zbierałam te magiczne kryształy, by zrobić fletka zoo, pamiątkę dla tęczowego króla. Tylko, że ten ostatni kryształ nie chce nawet drgnąć i brakuje mi dźwięku, a za nic nie odejdę stąd bez niego. Jaka przyjaciółka wraca do domu z niedokończoną pamiątką? Nie wydaje mi się, żeby ona miała w planach powrót. Przyszliśmy, by uratować Wleczysławę. Nie możemy wrócić do domu bez niej. Więc się pośpieszmy, Tru. Niedługo zapadnie zmierzch i razem z Wleczysławą utkniemy tu aż do następnego dnia niekończącej się tęczy. Okej. Jeśli Wleczysława nie chce wrócić bez tego kryształu, pomożemy jej go wyciągnąć. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź lotuj! Do dzieła, Grzmotku! Grzmotek! Życzenie działa już! Cześć, Grzmotku! Czy twój tupot Grzmot pomoże obluzować jeden uparty kryształ? Grzmot, Grzmot! Uwaga, kochani! Zaczynamy! Kleszczące kastaniety! A to co? Grzmotek pomoże ci wyciągnąć ten kryształ! Może lepiej chodź tu do nas na chwileczkę. Wskakuj! Dobra, Grzmotku! Czas grzmot! Grzmot! Grzmotnąć! Ura! Dawaj, Grzmotku! Prawie! Dobrze się spisałeś, Grzmotku! Wracaj na miejsce! Wow! Aż cała tęcza zalśniła! Taką właśnie moc mają tęczowe kryształy! Czy ten mały prezent nie będzie dla króla wprost idealny? Król będzie zachwycony, Wleczysławo! I przekażemy mu go dzisiaj, tak? Znaczy, jeszcze przed zachodem słońca! Możemy nie zdążyć! Bez słońca? Nie będzie tęczy, po której wrócimy do domu! Chodźmy, nie tracimy czasu! Nie damy rady tam wejść! To drobiazg dla Kitinati z super tęczowym chwytem! Przypomnij mi, żebym zaostrzył pazurki. Czy jest inny sposób, żeby opuścić tę wyspę? Miałam się nad tym zastanowić po wydobyciu kryształu. Więc utknęliśmy na tej wyspie do kolejnego dnia niekończącej się tęczy? Są też jasne strony. Prezent dla króla jest skończony. Co? Nie wziąłem ze sobą rybnych Snickersów! Nie! Jest tyle smaków, których jeszcze nie spróbowałem. No już, Bazyli, chwyć się dobrej myśli. To jest to! Mam tu coś, co pomoże nam się chwycić. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Korokoro! Życzenie działa już! Cześć, Korokoro! Czy pomożesz nam się wspiąć na tę niewyobrażalnie stromą tęczę?
Leć, Korokoro! No już, chodźcie! Dobrze, teraz musimy biec jak najszybciej. To działa! A dlaczego tęcza migocze? Słońce zachodzi, kończy nam się czas! Szybciej, kochani, szybciej! Jesteśmy na szczycie tęczy! Koniec wspinaczki! Teraz już jest tylko z górki! Widzę tęczowe miasto! Nasza tęcza blednie! Chyba nie zdążymy! Wieczysławo, twój flet kazoo! Jeśli na nim zagrasz, tęcza zamigocze! No, pewnie! Och, nie powinienem był im pozwalać iść wzdłuż tęczy. Och, straszny szafir, bardzo za nimi tęsknię. Hej, czy to nie? Jest za późno, tęcza znika! O nie! Chyba nie damy rady, to już koniec! Kłębuszka! Na taktowne tamburyny, uratowałaś nas! Ze wszystkich mięciutkich rzeczy, które kocham. Jesteś najlepsza. Dzięki, Kłębuszko. Na tobie zawsze można polegać. Na tobie też, Korokoro. Korokoro! Wracaj na miejsce! Na zdrową zieleń! Wleczysławo! Tęczowy królu! Bardzo tęskniłem i tak bardzo się o ciebie martwiłem. Wybacz, że na tak długo znikłam, ale nie mogłam wrócić do domu bez tego wyjątkowego prezentu dla ciebie. Fantastyczna fuksja! To flet kazoo! Wleczysławo, twoje pamiątki zawsze są wspaniałe, ale największym skarbem jest prawdziwy przyjaciel. Tęczowy królu, masz rację. I zdobyłam dwoje nowych przyjaciół, którzy zrobili wszystko, by mnie odnaleźć. Przykro mi, że przegapiliście dzień niekończącej się tęczy. Wiesz, nie cały dzień. Przed nami jeszcze wielki finał. Boski błękit i raźny róż, niech naszym oczom się jawi już. I zaczynamy! To najlepsza część dnia niekończącej się tęczy. Niebo wnet rozświetli piękny blask, więc swego przyjaciela przytulić czas. Precy!
Thank you.
Czy od zimna rzeczy się kurczą? Na to wygląda. Ale z drugiej strony patrząc, możemy się przytulać, prawda? Tru? Czy zapuściłaś wąsy? Nie, to twój ogon. Łaskoczy mnie w nos. A moje wąsy trafiły pod twoje buty. Stój, Bomblo! Wypuść nas!
Zee, chyba za wcześnie na obserwowanie nieba, nie sądzisz? Święto Lampionów jeszcze nie nadchodzi. Ale już niedługo. Nie mogę się doczekać, gdy niebo rozświetli ich blask. Ich blask. A, wcześniej zobaczycie na niebie coś, co jest równie niesamowite. Zobaczcie. Fruwaki? Wow, widzę je z bliska pierwszy raz w życiu. Przelatują tędy raz w roku podczas migracji. Migracji? Gdy jest im zbyt ciepło, lecą na zimną północ. Też chcę zawołać do fruwaków. Chyba nas usłyszeli. Rozmowy to nie dla mnie. Jestem twardym, cichym kotem. Zawsze zachowuję spokój. Wiecie? Latacz, Wielkanoc, lotosłoń, to coś. Kłok, kłok, kłok. Mały fruwaczek, jaki słodki. O, cześć, mały. Ależ ty masz małą, dużą buzię. Cały kotek by się w niej zmieścił. Nie widzę skrzydeł. Musi latać za pomocą ogona. Tak, są wdzięcznymi lataczami. Nie wychodzi im tylko lądowanie. Ninja kryjówka! Ninja kryjówka! Nie ma mnie? I nie będzie. Trzęsę się ze strachu. Miau! Czyż nie są cudowne, Bazyli? Bazyli? Gdzie jesteś? Jestem tu. Powinniśmy już lecieć. Na to niefruwankowe święto, pamiętasz? Święto pełne blasku? Święto Lampionów! Niemal zapomniałam. Dobrze, w drogę! Chcesz lecieć z nami, Zee? Dzięki, Tru. Zostanę. Stąd mogę obserwować i fruwaki, i Święto Lampionów. Mam tu najlepszy widok w królestwie. Okej, Zee, narka, na nas pora. Pa! A wy, fruwaki, fruncie bezpiecznie na północ. Dzięki, kłębuszko! Imprezę pora zacząć! Wypuścimy je, kiedy skończy się muzyka, tak? Tak! Okej, okay, pora ruszać w rytm tej nuty. Kot ten nie jest podkuty. Miau! Ten kotek wymiata! Bee, spójrz! No co? Coś jest nie tak z chłopakami. Ninja kryjówka! Hej, mam świetny pomysł! Obserwujmy festiwal spod mostu! W razie, powiedzmy, deszczu! Oj, Bazyli! Tru, fruwaki zawróciły! Coś się stało? Zdaje się, że głośna muzyka na festiwalu je odstrasza!
Pewnie masz rację, bo wcale nie lecą w kierunku na zimną północ. Kierują się na parne południe. Parno i ciepło to powód do mruczenia. Nie dla fruwaków. Najbardziej lubią zimno. Ciepła temperatura wcale nie jest dla nich dobra. Muszą jakoś zawrócić. Możesz nam pomóc je zatrzymać? Postaram się. Kłębuszko! Szkoda, że nie obejrzymy lampionów, Bee. Ale fruwaki nas potrzebują. To w naszym stylu. Pora wkroczyć na pokład. Dlaczego ja nie wskakuję? Miau! Wiesz, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Ruszajmy za fruwakami! Zee? Co ty robisz? Uspokajam zdenerwowane fruwaki. To chyba nie działa. Co im powiedział? Coś ty im powiedział! Muszę popracować nad tym zawołaniem. Spokojnie, mały. Spokojnie. O nie! Tak im nie pomogę. Potrzebujemy kilku życzeń, by je uspokoić i zawrócić. Do drzewa życzeń, Kłę! Racja. Upsi. Dzięki, Kłębuszko. Wszystko dobrze? Tak. Czy zapomniałem wam... zapomniałem wspomnieć, że fruwaki są strachliwe? Tak, ale już wiemy. Życzątko, wracaj na miejsce. Gdybym je jakoś uspokoiła, udałoby mi się skierować je gdzie trzeba. Ale jak? To nie będzie łatwe. Usiądźmy i zastanówmy się chwilę. Jak nakłonicie fruwaki do lotu na północ? Po pierwsze, fruwaki robią się nerwowe, gdy dzieje się coś niespodziewanego. Muszą się znów poczuć bezpiecznie, jak wtedy, gdy ktoś jest wśród swoich bliskich. O, otoczony miłością. Ja tak się czuję przy tobie. Tak, Bazylii, dokładnie. Takiego życzenia nam trzeba. Dzięki kolejnemu życzeniu mogę je poprowadzić ku zimnej północy. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców pożyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzę. Fantastyczne życzenia. Zobaczmy, co mówi o nich życzopedia. Pierwsze życzenie... A, fakirek. To muzyczne życzenie, którego dźwięki są tak słodkie i czarodziejskie, że każdy za nimi chce iść. Wspaniale! Fruwaki będą podążały za nami dzięki niemu. Kolejne jest gdzieś... tutaj. Zadbaj. Jest słodkie. To gromadzące życzenie. Sprawia, że czujesz się wspaniale, jak wtedy, gdy jesteś z przyjaciółmi. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, Tru, ale kocham cię do szaleństwa. To jest idealne życzenie. Fruwaki potraktują mnie jak rodzinę i polecą za mną na północ. A trzecim życzeniem jest egidek. Niezwykle interesujące, ochronne życzenie, które odbije wszystko, co w nie uderzy. Psst, odbijesz spadającego z nieba fruwaka?
Przyjaciel chciał wiedzieć. Ochronne życzenie? Super! Ale nie wiem, jak ona ma nam pomóc z fruwakami. Na pewno znajdziesz jakiś sposób. Jak zawsze, Tru. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za udzielenie mi swoich życzeń. W razie pytań, dzwoń na twarzokulkę. Wiem dużo o fruwakach. Dobrze! W drogę, Bi! Zabierzmy nasze statko na zimną północ. O nie! Patrz, jak daleko odleciały. Aż na parne południe. Z daleka czuć tę wysoką temperaturę. To parne ciepło jest straszne, wręcz okropne. Biedny fruwaczek! Jest przestraszony! O, masz zupełną rację! Leć, kłębuszko! Musimy je szybko wyprzedzić i rozpocząć zawracanie. Mam idealne życzenie, by poczuły się z nami wspaniale. Wtedy za nami polecą. Wszyscy razem z Zadbajem! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Zadbaju! Życzenie działa już! Cześć, Zadbaj! Fruwaki muszą poczuć, że jestem częścią ich rodziny, by mogły za mną polecieć. Możesz... Wow! Zadbaj? Nie, zaczekaj! Miał lecieć ze mną! Nie za Bazylim! Co się dzieje? Czuję jakieś mrowienie! Mam mrowienie mrowienia! Co to za fruwakowanie? Bazyli, przyciągasz je! Ja? Znaczy, mają mnie za swoją mamę? Nie, 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 nie. Ty miałaś być ich mamą! Jeszcze raz! Zadbaj? Możemy to powtórzyć? Mimo to dziękuję! Tak mi przykro, Bi. Zadbaj może przekazać swoją moc tylko raz. O, ten mały fruwaczek bardzo cię pokochał. Nie może przestać. Raczej nie. Nawet jego mama traktuje cię jak mamę. Ja nie jestem gotowy, by być mamą. Nawet swoich łapek nie myję przed jedzeniem. Tak długo, jak moc Zadbaja działa, będziesz ich mamą. Ale spokojnie, dasz sobie radę. Dam co? Ua, spadę! Bazyli! Miau! Ej, dzięki, mały lataczu. Miękki, puszysty, super. Dobrze, weź się w garść, kocie. Fruwaki! Jeśli ma nam się udać, musicie słuchać mamy, jasne? A wasza mama potrzebuje przestrzeni. Dziękuję bardzo. Sukces! Słuchają mnie! Mnie! Widzisz? Masz to we krwi. Zaprowadźmy je do domu. Właśnie, dom. Fruwaki! Obróćcie się, proszę. Zimna północ jest w tamtą stronę. Słuchajcie swojej mamy, znaczy mnie, i w drogę, baloniki. Opuszczamy parne południe. Nieźle, mamo Bi. Dzięki, Tru. Dla mam to normalka. Dolecimy migiem. A? Co to za postój? Bazyli! Pomocy, Tru! O, to Dolina Pomyślnych Upraw. Czy nam się to podoba, czy nie? Oj, oj! Miau! Rany, to było straszne. Ale przynajmniej mnie nie... Zgniotło! O nie! Wszystko dobrze, Bi? Świetnie! Chmurki są lekkie, jak chmurki. Biedny Bi, chodź no tu. A? Tru, dlaczego mnie tak ślinisz? Wow, jej! To dlatego wylądowały w Dolinie Szczęśliwych Upraw. Chcą coś zjeść! A owszem, i to mi się podoba. Oj, Bi! Lubisz kwasikąski? Chyba ktoś inny powinien je nakarmić.
ktoś, kto jest mamą? Wow. Ależ ma wielką buzię. A jeśli tam wpadnę? Wpadnę! Wpadnę! Nie bój się, nie zjedzą cię! Jesteś pewna? Najzupełniej! Nie zupełnie? Nie obawiaj się, one cię kochają! A jeżeli coś się stanie, pomogę ci! Dobrze, masz fruwaku, masz kwasikąska od mamy. Miam, miam. No cóż, próbowaliśmy. Może nakarmią się same. Może. Może. Cześć, Zi. Mamy kłopot. Fruwaki nie chcą jeść. Nie możemy ich nakarmić. A, trzymaj kwasikąska w buzi. Znaczy w ten sposób? Oj, nic ci nie jest, Bi? To jest fruwadliwe! Ale cię nie zjadł, prawda? Nie! Nie zjadł mnie! Mój koci bohaterze, chodź! Potrzebujemy dużo kwasikąsków, by wypełnić te głodne brzuchy. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Pora karmienia! Niezłe karmienie, mamo Bi. Dzięki. Ciekawostka. Ich języki są jak obśliniony papier ścierny. Dobrze, fruwaki. Zaprowadzimy was teraz do domu. Nadciągamy zim na północy. O-o! Co znowu? Pić ci się chce? Coś swędzi? Mam cię pogłaskać? No co? Chyba mówi... Dziękuję, mamo! O, nie ma za co. Bazyli! Zbliżamy się do miasta! O, Bingo Bango nadal gra! Święto Lampionów jeszcze się nie skończyło! O nie, o nie, o nie! Fruwaki, zatkajcie uszy! Najlepiej płetwami! Cisza! Jak dobrze! A skoro muzyka ucichła, to oznacza... Gotowi? 3, 2, 1... Puśćcie lampiony! Puśćcie! Wszyscy puszczają swoje lampiony! Lampiony straszne! Lampiony bardzo złe! Ojej! Co się dzieje? Nie! Lampiony odstraszają fruwaki! Nie zbliżać się do moich dzieci! Lampiony z dala od dzieci! Co? Co? Co się stało? Zapomniałam! Lampiony tak mają! Kiedy lądują lub w coś uderzą, pękają! I śmiesznie przy tym brzmią. Poza tym nie powodują bałaganu. Ale jest ich po prostu za dużo. Musimy coś z nimi zrobić, zanim fruwaki znów polecą w złą stronę. Ale jeśli wszystkie pękną, popsujemy święto lampionów. Co teraz, biedaku? Pomyślmy chwilę. No dobrze, myślmy. Może gdybyśmy zrobili ścieżkę dla fruwaków, nie musielibyśmy niszczyć wszystkich lampionów, tylko kilka. Tak, tak, dobrze wymyśliłaś. Mamy Egidka, ochronne życzenie. On nam pomoże zrobić ścieżkę wśród lampionów. Świetnie, zróbmy tak. Zizazu, chodź na co? Do dzieła, Egidku. Życzenie działa już. Ustawcie się za mną! Okej, kłębuszko, przebijmy kilka lampionów! Nie bój się, przyjaciółka mamy zajmuje się tymi strasznymi lampionami! Fruwaki, spokojnie! Słuchajcie mamy i lećcie za mną na zimną północ! Już można tędy iść, więc smutkom się nie damy. Bo gdzie indziej dziś mamy być, lepiej słuchaj swojej mamy. Jestem głową rodziny tej, numer wykręcę znów. I odlecimy z wiatrem krzycząc wu, 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 wu. Uwaga!
się! Nie musicie się już niczego bać! Wracaj do plecaka! No i gotowe! Tak! Pokazaliśmy tym lampionom! Teraz nic nie zatrzyma moich dzieci przed dotarciem na zimną północ! O? Czy to... burza? Moje dzieci nie lubią takich chmur. Mama zawsze wyczuje. Zatrzymajmy się gdzieś. Hamulce są spoko. Jest źle. Te burzowe chmury otaczają nas z góry i z dołu. Więc są dookoła nas? Jeszcze nie do końca. Niebo jest czyste nad strzelistym kanionem, ale długo tak nie zostanie. Musimy tam lecieć. Nie wiem, Tru. Zwierzaki łatwo się denerwują. Te skały wyglądają dość strasznie. I na pewno boją się burzy. Musimy wymyślić coś, żeby się nie bały. Oczywiście! Fakirek może zagrać łagodną muzykę. Dzięki temu fruwaki będą spokojne. Przybywaj, Fakirku! Zizazu, chodź go tu! Do dzieła, Fakirku! Życzenie działa już! Fakirku, potrzebujemy muzyki, by przeprowadzić przyjaciół przez strzelisty kanion. Nie, przy tym przysypiają. Musimy przyspieszyć. Okej. Potrzebujemy czegoś, co rozrusza im płetwy i zachęci do lotu. Szybsza płetwna muzyka, zrozumiałam. Każdy fruwak spoko jest, czy to brzdąc, czy duży też. Śpiewaj, dawaj. Zimna północ! Dotarliśmy! Brrr. Teraz wiem, dlaczego ją tak nazywają. Przyprowadziliśmy je do domu. Kwasikążka fruwakowi? Jaki? Proszę o mniej szorstkie języki. Taka jestem z ciebie dumna, Bi. Byłeś świetną mamą. Dzięki, Tru. Moc zadbaja niedługo się wyczerpie. Wtedy fruwaki nie będą we mnie widziały mamy. Bazyli, moc zadbaja nie trwałaby tak długo. Wyczerpała się już dawno. Naprawdę? Więc fruwaki kochają mnie za to, że jestem mną? Tak, zupełnie jak ja, Bazyli. O-o. Co się stało? Co? Tym razem nie miałem żadnego kwasikąska. To chyba był zwykły pocałunek. O. Mama jest teraz bardzo szczęśliwa. Najlaj owiec. Chyba jesteśmy już gotowi na biwak w stylu Yeti. Jesteśmy już prawie gotowi. Za twardo. Zbyt miękko. Za dużo liści. Idealnie. Może zbyt idealnie. Ta kocia drzemka wymaga budzenia. O, Urku! Cześć! Pa! Spójrz! Jadą biwakowicze! Cześć wszystkim! Witam na biwaku w stylu Yeti. Macie ochotę poznać lepiej tradycję Yeti? O! Czy to jedna z tradycji? Owszem! Zabawa to jest ich specjalność. Tak jak recykling. Wasze śpiwory zostały wykonane z opadłych liści.
A kiedy wstaniecie rano, zdrowe śniadanie będzie gotowe. Ta tradycja Yeti chyba jest fajna. Chciałbym spróbować. Okej, niech każdy sobie znajdzie Yeti i bawcie się. Ale zabawa! Dzięki za przesyłkę, Urek. Pa, pa! Obiad w stylu Yeti! O, wygląda tak pysznie, że aż chce się jeść. To było pyszne, dziękuję. I teraz co mam zrobić z talerzem? Mam go wyrzucić? Aha! Yeti nie tworzą śmieci. Wszystko przetwarzają. Łącznie z talerzami są jadalne. O, dobrze. Wiesz co? Całkiem niezłe jak na talerz. Ha, miałem rację. Jest tak pyszne, że aż chce się jeść. No to skoro poznaliśmy już ich tradycje, myślisz, że chcieliby poznać nasze? Zdecydowanie. Co masz na myśli? Cóż, na biwakach lubimy zebrać się, potańczyć razem i piec numiziomkowe pianki. A robimy to, gdy zapadnie już zmrok. O, Yeti są aktywne za dnia. Nigdy nie wychodzą po zmroku. Nigdy. Przenigdy. O, zanotowane. Zatem potrzebujemy tylko połowy numiziomek. Możemy wam pomóc przygotować się na noc? Chodź, Bi. Talerze deserowe? Prawdziwa gościnność. Obi, mogę wiedzieć, dlaczego nie wychodzicie nocą? Boicie się ciemności? Ja też! Dlatego zawsze mam przy sobie ochronny kocyk. I oczywiście ochronny przysmak. I ochronnego przyjaciela. Zawsze. To co robicie, by nocą czuć się bezpiecznie? Wow! Czy to jest najnajfrut? Nigdy wcześniej go nie widziałam. Piękny. O, Yeti używają tych owoców od tysięcy lat. A my nie ma, nie ma. By czuć się bezpiecznie w nocy. Nie ma. Naj, naj. O, naj. Naj, 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 naj. Naj, naj. Szkoda, że Yeti nie mogą z nami biwakować. Tak. Słyszałem, że nie lubią wychodzić po zmroku. Może potrzebują więcej świateł, jak te tam, na górze. Hej, chyba coś wymyśliłem. Spójrzcie, jak jest jasno. Teraz Yeti mogą do nas dołączyć. Zawołam ich. Och, Yeti! Yeti, mamy dla was ładniutkie światło. Och, słyszycie, jak cieszą się Yeti? Na, brawo! O, idą po nas, by nam podziękować. Nie wiem, czy to jest głos zadowolenia. Może jest zbyt jasno. Na pewno o to chodzi. Zaraz wracam. Wszystko w porządku? Co to za wycie? Żałosne wycie. Spokojnie, truch. Zgaszę te naj-naj lampy. Nie! Yeti boją się ciemności i potrzebują tych lamp w nocy. O, jak mi głupio. Nie wiedziałeś, nie obwiniaj się. Ale teraz Yeti nie zasnął bez swoich świateł. Włączmy je zatem z powrotem. Musi być jakiś włącznik. Nie da się ich włączyć?
Musimy zdobyć nowe z najnajowca? A te światełka nie nadałyby się? Są ładne, ale zbyt małe. I niewystarczająco jasne. Nie, możemy przynieść jedynie najnajfruty. Świetny plan. Wyruszymy po nie wczesnym rankiem, tak? Nie sądzę, by Yeti tak długo wytrzymały w ciemności. Gdzie jest najnajowiec? Gdzieś w głębi wiecznego lasu? W głębi gdzie? Więc gdzieś w głębi. Pokażesz nam drogę? Nie bój się. Spokojnie. Dam radę. Będziemy razem. I zdobędę kilka życzeń. Och, kłębuszko! Wrócimy, zanim się obejrzycie. To wtedy trzymajcie się razem. Tak, w grupie jest bezpieczniej. Chyba, że jest się rybnym znikersem. Proszę do drzewa życzeń, kłębuszko. Dzięki, kłębuszko. Zaraz wracam. Biwak to totalna klapa. True, Bazyli. Wszystko jest okej? Okay? Słyszałem wycie. Nie, nic nie jest okej. Okay. Słyszałeś wycie Yeti? Dlaczego one wyły? Bo boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Właśnie. Mieszkańcy przypadkiem zgasili ich lampy Najnaj. I teraz wszyscy są smutni. Zgasili lampy Najnaj? Yeti używają ich od tysięcy lat. Wiemy! Od początku. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, True. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, trzeba znaleźć najnajowiec, by przynieść więcej najnajfrutów do wioski Yeti. No tak, ale Sinka boi się pokazać nam drogę. Więc musimy jakoś oświetlić drogę w lesie, by uspokoić Sinkę i Bazylego. Drzewo życzeń wysłuchało cię, True. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Łapie dziecki! Proszę cię. True, te życzenia są genialne. Ciekawe, co życzopedia powie nam o ich mocach. Pierwsze życzenie, Gienio. Witaj, Gienio. Dobrze widzieć znów twoją rozpromienioną buźkę. Gienio! Jak wiecie, Gienio to świetlne życzenie. Może rozświetlić wszystko, nawet najgłębszą ciemność. Na przykład, no nie wiem, taką wiecznie leśną w nocy? Nie martw się, Bi. Gienio rozświetli każdy mrok. Następny jest Barasol. Ma niesamowite zdolności spadochronowe. Może sprowadzić was bezpiecznie na ziemię z każdej wysokości. To będzie przydatne, jeśli utkniemy gdzieś bardzo wysoko. Aha, tak, parasol. A my mamy w planach utknąć gdzieś wysoko? I na koniec jest łapitycki. Jest bardzo przyczepny i rozciągliwy. Pomoże wam chwycić coś, co jest daleko. To wspaniale! Nie bardzo wiem, jak to będzie można wykorzystać, ale jeśli tylko lubisz przygody, trzymaj się z nami. Łapitycki! Zuzi, za wszyscy na miejsca! Znajdźmy ten najnajowiec. O nie! Nie mamy żadnych życzeń, by pomóc Yetim! Och, mam pomysł, zaczekaj. Dobrze, zaczekamy z kłębuszką. Weź przekąski! Okej.
Czy to przekąski? Niestety tylko składniki i poświaty, która uspokoi Yeti na czas wyprawy. Świetny pomysł! W drogę! Cześć Yeti! To mój przyjaciel Zee! Pomoże nam! Cześć wam! True, nie wiedziałem, że tyle ich tu będzie. Mikstury zwykle robię bez tłumów. Pójdzie ci świetnie. Rada, nie przesadzaj z naukową gadką. Ale ja potrafię tylko tak mówić. Cóż, powodzenia. Cinco, pokażesz nam teraz drogę do najnajowca? Nie bójcie się! Za chwilę dam wam promienistą energię. Znaczy, za chwilę dam wam iluminację! Za chwilę dam wam światło! Patrzcie! Cinco, jeśli mówisz, że tu jest ciemno, mrocznie, strasznie, dziwnie... Zgadzam się. Trochę tu ciemno, faktycznie, ale zaraz coś zaradzę. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Gienio! Życzenie działa już! Cześć, Gienio! Rozświetliłbyś nam trochę ten mroczny las? Ten mroczny, ciemny, dziwny, wszystkie straszne przymiotniki las? I co? Od razu lepiej. Dobra, okej. Wiecie, tak jest znacznie lepiej. Widzę ziemię, widzę drzewa i moje pyszne, rybne znikersiki. O, zatrzymamy się na przekąskę, Tru? Pewnie, Bi. Może trochę odpoczniesz, Gienio? Gienio! Dla Sinki i dla Tru i dla wielkiej, potwornej rośliny. Nie bój się! To tylko cień małego kwiatuszka. Widzisz? Okej, znikła. Wielkie nieba. Można wyluzować. Nie rób więcej tych cieni. Dobrze, Tru? Nie wszystkie cienie są straszne. Przeciwnie. Masz, poświeć gieniem moje ręce. Hej, to ja! Jestem sławny! Tęczowy król! Zjawiskowy Żonkil! Cieszę się, że wam podobał się mój teatrzyk cieni! Dobra jesteś w niestraszeniu, Tru! A to jest zasługa mojego asystenta Gienia! Gieniu! Przepraszam, wiem, że gdzieś tu jest... Aha! A! Nie, nie ten! Jest! Pyłek z ulubionego kwiatu tęczowego króla. I niebieskie cząsteczki. Znaczy gwiezdny pyłek. Dobry naukowiec zawsze wie, kiedy sprawdzić swój eksperyment. Dziękuję. Nieźle, Lesie. Ty, to może brzmieć jak wielki wodospad, ale to na pewno tylko... Wielki wodospad! Okej, nie kojarzę, żeby to był jakiś wielki wodospad. Bo nigdy tu nie byliśmy, Bi. O, tak, dlatego go nie kojarzę. Cinco, czy na dole jest najnajowiec? Mówi, że wystarczy, że pójdziemy wzdłuż rzeki. Ale jak dostaniemy się na dół? To proste, skoczymy. Bałem się, że to powiesz. Bazyli, musimy być odważni. Yeti liczą na to, że przyniesiemy najfruty do wioski. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, parasol! Życzenie działa już! Cześć, Barasol! Pomożesz
pomożesz nam zlecieć stąd bezpiecznie? Tak! Parasol! Giniu, siądź na moim ramieniu, okej? Parasol, musisz urosnąć naprawdę dużo. Aha! Dobrze, uwaga! Raz, dwa, trzy... Wracaj na miejsce. Drużyno, poszukujemy wielkiego drzewa, które się świeci. W drogę! Teraz coś, co nazywam piorunem w butelce. Potrzebny jest zamarznięty deszczyk. A także kępka chmury burzowej. Oraz szczypta ujemnych elektronów. I wstrząs! Występy przed tłumem są całkiem fajne. Czym ja się tak martwiłem? Voila! Piorun w butelce! Hej, Sinko, łapki mam już jakby zmęczone. Gdzie jest ten najnajowiec? Zdaje się, że to jest najnajowiec. Dzięki za pomoc, Geniu. Geniu! Wracaj na miejsce. Dlaczego to drzewo jest ciemne? Nie wiem. Podejdźmy bliżej, żeby to sprawdzić. Sinka mówi, że najnajowiec świeci się w ciągu dnia. Więc dlaczego nocą wygląda zupełnie inaczej? Ono teraz śpi. Dlatego jest ciemne. Nawet najnajowiec chodzi spać. To jak je obudzić? Najnajtaniec! To działa, Bazyli! Czarująco! Spójrz na te światła! Ale tu są tak wysoko! Jak my je ściągniemy? Pora na trzecie życzenie! Zizazu, chodź no tu! To działa, Łapitycki! Życzenie działa już! Łapitycki! Cześć, Łapitycki! Potrzebuję twojej lepkości, by złapać te wszystkie światła! Aha! Zacznij łapać, Łapitycki! Łapitycki! Świetny chwyt, Łapitycki! Dzięki za pomoc, Łapitycki! Łapitycki! Wracaj na miejsce! Wybacz, że cię tak budzimy, ale wszyscy odwiedziliśmy Yetich i my... Ktoś chlusnął wodą na światła Najnaj i wszystkie zgasły. To nie ja jak coś. Nieważne. Yeti odrobinę boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Czy zgodzisz się pożyczyć nam kilka świateł? Dziękuję, Najnajowcu. Dzięki. Lepiej wracajmy do wioski Yetich. Słodkich snów, najnajowcu! Najnaj! Przepraszam, wszystko jest zniszczone. Nie stworzę już żadnych świateł. Hej, tam jest jasno! Wygląda jak światło Najnaj! Hej, to truba z Lili i Sinka! Wróciliśmy! Cześć wszystkim! Mamy tyle świateł Najnaj, że oświetlimy całą wioskę. A ja nie bałem się ani mroku, ani cienia.
Cóż, może troszkę. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo was przepraszamy. Tak się wciągnęliśmy w ciekawe tradycje Yetich, że przypadkiem wyrządziliśmy im szkodę. Czy jest coś, co możemy zrobić, by pomóc wam teraz? Problematyczny mech. Dobrze, Bazyli. Gdybyś był tęczowym królem, gdzie chciałbyś usiąść na moim przekąskowym przyjęciu? Nie, tyle miejsc do wyboru. Zobaczmy, tutaj. Bazyli. Co? Tu będzie zamiał rczyście. Tu będą wszystkie przekąski. Wow. Przez te przygotowania do uczty z królem chce mi się... pić? Więc trzeba się napić super słodkiego bomblamusu. Nektaru bogów. Pierwszy spróbuj. Wybacz. Ups. Czy to był ostatni? Podsunąłeś mi świetny pomysł. Użyjesz słomki jako sztucznych wąsów? No co ty? Możemy przygotować na przyjęcie świeżo wyciśnięty bomblomus. I wiem, skąd go weźmiemy. Mniam, 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 mniam. Przepyszne jedzonko, wyborne przysmaki. Dziś gość każdy zje, już głód skręca mnie. Tęczowa straż! Czuję chęć na przekąskę. O której zaczyna się przyjęcie? O 15:00. Lawendowy fart. Mam więc dużo czasu, by się przygotować. Tęczowy strażniku, wypoleruj moje berło, proszę. A ja poćwiczę jedzenie przekąsek. Jesteśmy! Dolina pomyślnych upraw. I bomblomechowa wyspa! Te wyspy są takie wspaniałe. O, witajcie, Tru i Bazyli. Witaj, farmerze Moser. Wyprawiamy dziś dla króla przyjęcie z napojami i przekąskami. Zastanawialiśmy się, czy dasz nam... świeżo wyciskany bomblomus? Wow! Skąd wiedziałeś? Wszyscy po to przylatują na bomblomechową wyspę. Jakby umiał czytać w myślach. Bardzo mi zaimponował ten farmer. Bomblowy smak bomblomusu pochodzi od bomblomchu, który uprawiamy na naszych polach. A, to jest taki... wow, miękki bomblomech. Przytulny, mięciutki, mięciutki. Czy bomblomech może rosnąć wszędzie, farmerze Moser? Można go uprawiać tylko na wyspie, bo bardzo szybko rośnie. Spójrz. Faktycznie. A teraz pokażę ci, jak robimy z niego sok. Bazyli, no chodź ty, mały śpioszku. Co? O, będę! Ty tylko sekundkę. Okej. O, no dobrze. Naprawdę muszę przestać. A tu jest nasza bomblowirówka. Wow, ta wirówka jest ogromniasta. Bomblomech jest nabierany na łyżki, wrzucany do wirówki, gdzie jest zgniatany i przerabiany na masę, z której potem jest wyciskany pyszny mus. Niesamowite. Czy to już gotowy bomblomus? Prawie. Prawie? To właśnie jest świeżo wyciśnięty bomblomus. Smacznego! Zamiał czryście. Weźcie, ile wam potrzeba na tę waszą przekąśną imprezę. Wow! Dzięki, farmerze Moser! Powodzenia! Na razie! Co? Cóż mi tu wyrosło?
Bazyli! No chodź! Już idę, Tru! Powinienem go pewnie oddać farmerowi. Farmerze Moser! Farmerze Moser! Farmerze Moser? Farmerze Moser! No cóż, będę musiał zatrzymać ten kawałek mięciutkiego kawałka mchu. Super mięciutkiego mchu o nadzwyczajnej miękkości. Wow, jak miękko. Gotowy? O, no pewnie. Bazyli, jesteśmy w domu. Ale się zmęczyłem. Przydałaby się drzemka. No chodź, Bazyli. Król może przybyć w każdej chwili. Dobrze. Szybko. Dobrze, myszku. Poczekaj tu, aż wrócę i się na tobie zdrzemnę. A potem odwiozę cię na wyspę. Śpi, mały. Jeszcze jedno. Pomożesz mi nakryć do stołu, Bi? Oczywiście. Ty bierz przekąski, a ja wezmę mus. Wow! Wszystko w porządku? Tak. Ja tylko muszę posprzątać tę plamę. Dam radę. Gol! Super! Na razie! W porządku! Za chwilę się uporam! Nie wiedziałam, że tyle czasu trzeba, by postawić trzy kule z sokiem. Jestem dokładnym kotem! Skończone? Skończone! Wow! Co to jest? Ha! Fajna historia! Pamiętasz ten mech, który widzieliśmy dziś na farmie? No więc ja przypadkiem zabrałem ze sobą do domu taki malutki kawałeczek. Ha, tak zrobiłem to. Malutki kawałek? Był malutki, kiedy go zabierałem. Ale nie jest taki malutki teraz. No dobrze. Farmer Moser powiedział, że mech rośnie bardzo szybko. Pamiętasz? O, tę część chyba przespałem. Wspominałem już, jak mięciutki był ten mech? Kilka razy. Z drugiej strony, teraz mogę spać wszędzie. Zawsze jestem na granicy głębokiego snu. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mogę spać, choć mokry mech. Mogę spać w kolanach drzew, na stoliku przy drzwiach, w puchu i tam, gdzie piach. Czy to fotel, czy też głaz, w świątek, piątek, w każdy czas. Chwyta drzemka mnie lub sen, przychodzi też, gdy obiad jem. Tu i tam, tam i tu, gdzieś i hen. Wszędzie mnie dopaść chce słodki sen. Mam zawsze chęć, by iść spać. Świetna piosenka, Bi. Ale patrz, jak mech urósł, kiedy śpiewałeś. Ciężko będzie zrobić przyjęcie w domu, kiedy dom jest cały zamszony. Żaden problem. Pozbędziemy się go. Odrasta. Na farmie też to widziałam. Dobrze, nowy plan. Zróbmy przyjęcie na zewnątrz, a mchem zajmiemy się później. Niezła myśl. A porost mchu zatrzymamy, zamykając wszystkie okna i drzwi. Zamykaj drzwi szybko. Problem zniknął. Teraz możemy szykować nasze przyjęcie na zewnątrz. Tak, ten mech już więcej... nie urośnie? Ojej, nasz mały problem z mchem jest teraz dużym problemem. Będziemy musieli skorzystać z pomocy. Z pomocy życzeń! Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko! Zabierz nas do drzewa życzeń! Szybciej! Mech ciągle rośnie! Prędko!
bardzo dobrze! O, witam, Tru i Bazyli. Cześć, Zi. Co wy tu robicie? Ćwiczymy równowagę. Mam cię! Dziękuję wam. Popracujemy nad tym później. W czym mogę ci pomóc, Tru? Przygotowuję dziś dla tęczowego króla przyjęcie z przekąskami. Ale mam wielki bąblomchowy problem. Z każdą chwilą staje się większy. Na kwarki i kwazary! Co za nieszczęście! Mech obrasta całe tęczowe miasto! Dobra. Usiądźmy i pomyślmy o tym. Widzę, że mech jest dużym problemem. Jak do tego doszło, Tru? Więc Bazyli przywiózł go trochę z Doliny Pomyślnych Upraw. Bardzo szybko się rozrasta. I śpi się na nim miękko. Potrzebuję życzeń, które zatrzymają mech przed porostem i rozprzestrzenianiem się. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Dobra, dostałam trzy życzenia od drzewa życzeń. Pokażesz mi, co potrafią? Oczywiście! Chwileczkę... A, jest tutaj! Dmuch to wieczne życzenie. Ma super zdolności respiracyjne. Co? Zasysa i wypuszcza powietrze z ogromną siłą. Dmuch będzie miał sporo mchu do zdmuchnięcia. Co dalej? Gdzie jest? Ziombek to życzenie, które potrafi zamrażać. Idealnie! Mogę zamrozić mech, żeby się nie rozrastał. Świetny pomysł! Zrobimy mchosople! Bazyli! Ostatnie życzenie to wirek. Może kręcić czym chce, w którą stronę chce. Nie mam pojęcia, jak wirek spowolni mech, ale coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie też drzewo życzeń za użyczenie mi swoich życzeń. Pa, Zi. Dziękujemy za pomoc. Pa! Znakomita robota, strażniku. Moje berło lśni teraz jak szmaragd. Jestem już gotowy, by iść do Tru na przyjęcie z przekąskami. O, ściana z mchu? To chyba jeszcze nie pora. Nie mogę przez niego przejść. Możesz spróbować? Na płowę, Petunie, ale tarapaty. Coraz gorzej! Jeśli czegoś nie zrobimy, tęczowe królestwo zmieni się w bąblomchowe królestwo! Okropna rzecz to bąblomchowe królestwo. Bazyli, widziałeś, co tu się wyprawia, prawda? Widziałem, ale będzie mi tego brakowało. O, Bazyli, pora mieć omszały problem pod kontrolą. Zazu, chodź no tu! Do dzieła, dmuchu! Życzenie działa już! Jesteś gotowy dmuchać, chuchać i usunąć stąd ten mech? Dmuchu, trochę mocniej. Wiem, że potrafisz. Wow!
kiedy wdychałeś mech, wleciał ci prosto do ust. Możesz tak zrobić z całym chem? Żegnaj, mchu! Wow! Masz moc wciągania super odkurzacza! Świetna robota! Teraz od środka! Musi w środku. Bazylii. No dobrze. Jeszcze w środku. Teraz posprzątajmy całą okolicę. Chyba się dobrze najadłeś. Papamchu, nigdy nie zapomnę, jaki byłeś miękki. Tak bardzo miękki. Znajdę ci coś równie miękkiego do spania. Słowo? Kocie słowo. Dobrze, ale nie sądzę, byś znalazła coś miększego niż super przyjemny bąblomech. Mech dotarł do tęczowego zamku. Wciągnąłbyś go jeszcze trochę? Dzięki za pomoc, dmuchu. Wrócę tu po ciebie, kiedy strawisz mech i znów będziesz mały. Ale teraz pora na akcję zamrażania. Kłębuszko! Musimy szybko powstrzymać ten mech. Okej, ziomku, pora działać. Zizazu, chodź no tu! Życzenie działa już! Przygotuj się do pracy! Ty też, Bazylii, bo zaraz cię zmrozi! Ha! Dobrze, że mam rękawiczki! O! Naprawdę sądzisz, że ziombek wszystko zmrozi? Musimy spróbować! Pora na mrożony mech! To działa! Mech już nie rośnie! Zmroź jeszcze trochę! Wszystko zamroził! Teraz tęczowy zamek! Gotowy? Cel? Mroź! Udało się, ziomku! Świetny strzał! Wracaj do plecaka! Witaj, Tru. Bazylii, myślałem, że nie zdążę na twoje przyjęcie z przekąskami. Królu, mieliśmy mały bąblomechowy problem, ale mech już nie rośnie. Jak już go całego zbierzemy, zabierzemy się za przekąski. Spójrzcie, pogoda nie mogłaby być lepsza. Ciepło i słonecznie. Ciepło? I słonecznie? Mam jakieś roztopione uczucie w związku z tym, Tru. Powinienem był odstawić ten mech na bąblomechową wyspę. Przepraszam, Tru. Nie chciałem. To moja wina. Nie martw się, Bazylii. Przywrócimy porządek. Mam jeszcze jedno życzenie. Wirek, co się kręci? A jak kręcenie ma powstrzymać ten mech? To życzenie tylko kręci, wiruje, owija... Mam wrażenie, że widzieliśmy już takie kręcenie. Ale gdzie? Zakręcałem nam wczoraj precle na obiad. Były pyszne, miało, wow. Dobre, że hej. A ja zakręciłam dziś rano balon w myszkę dla ciebie. Podobała mi się ta mysz.
aż nie pękła. A na farmie farmera Mosera była ta wirówka. Była tam tuba, która skręcała mech i wytwarzała mus. Chwileczkę! Basyli, właśnie! Kręcenie zmienia bąblo mech w bąblo mus. Mech znika, tylko mus zostaje. Podoba mi się ten plan. Tylko ty możesz usunąć ten mech, Tru. Dziękuję, królu. Gotowy bić? Zawsze! Chyba, że mam drzemkę. Ale nie mam, więc tak! Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Dobrze, że jesteś. Trzeba skręcić ten mech i sprawić, że zniknie. Na okrągłe tęcze! Wspaniale! Dziękuję, Tru. Cieszę się, że pomogliśmy. Miau! W drogę, Bi. Za mną! Tędy! Jeszcze tu! Jeszcze tylko trochę! Wow! Wygląda jak gigantyczny bąblomus! Aż zachciało mi się pić! Uwaga, mieszkańcy! Przygotujcie się na pyszny mus! Ziombek pomogli zebrać ten mech, ale Wirek zrobił tyle bąblomusu, że wystarczy dla każdego. Uwielbiam ten bąblomus. Pasuje do rybnych znikersów. Dobrze, Wirku i Dmuchu, do plecaka. Na śliwkowy świat, Tru. Twoje przyjęcie jest wspaniałe. Dziękuję, waszej wysokości. A najlepsze jest to, że nie mam mchu w tęczowym królestwie. Pewnie. Bazyli, nie zapomniałam o kocim słowie. Ja to wiedziałem. Mam dla ciebie nową podusię drzemkową. Tak miękką jak mech. Dzięki, Tru. Ale to niemożliwe, żeby podusia była tak miękka jak... Słodkiej drzemki, Bee!